Ani o pieniędzy nie zamknąć, nic, nic, a to, to twój dom jest, a nie mój, nic, ja muszę chodzić. Dawaj! Dawaj, ty gościej! Dawaj! Głośniej! Ja nie słyszę. Nie słyszę. Ucho? Nie. Przej ucho. Jakie ucho? Przej ucho. Przej ucho. Kurwa. Nie ma. Cholera. Bramki wasze. Wasze bramki. Bramki was. Idę siku robić. Chyba tak. Dachy wasze, dachy. No, dzień dobry, halo. O, zdrowia? Jakiego zdrowia? Halo. Chemicznego. Halo. A co robi tu cię? A co robi? Jeszcze raz klaski. No, dzień dobry. Jeszcze raz klaski.
aż łapy zmolą tobie i kopyta. Wiesz, Cmoku? No, lećcie do kosmosu. Tam. On leci na Jowisz teraz. Bo przyleciał z Marsa, to leci na Jowisz. O, właśnie. A bo nie z Jowisza, do Pata leci. Taka Jowisz jest. Taka plenia to jest Pato. Wygrał rower pan. Mówią, że pan wygrał rower. Ja rower wygrał? No. Jaki? Nie wiem jaki jeszcze. Zapytajcie jaki? Na czterech kółkach czy na ośmiu? A nie wiem. Zapytaj się. Panie Krzysztofie, pan wygrał. A jaki oni rower wygrali? Zapytaj się. Mały przebieg mają. Co? Rower ma mały przebieg. Ze złą przywiezie. Który złą? Nie wiem, gdzie złą? To idź na złą. Zobacz, rower halo, jest na złom. Tato święty. Nie, nie duszę się. A to tobie obchodzi, tatusiu. A to tobie, tatusiu, obchodzi. Co ty, lekarz? Do widzenia, tatusiu. Rozpuszczalnik 5 złotych. Kononowicz knur, 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 Kononowiczka. A ty kurwa! Halo? No, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest samochód z tego numeru... A kim? No i wiem. A kto? No i co? To ja wiem. I teraz prowadzę. Nie, starym. Starym? Tak. A co ty mi dzwonicie, powiem, co do mnie dzwonicie? Do jego dzwonicie, to jest prawda, a nie do mnie. Co do mnie dzwonicie? Czy jego ojcem?
Zero. No to oni jeden, żeby on lighter włączył, bo jest naćpany w dół. Andrzejek, 3 złote. Krzysiek, za to, że major tak wyrabia, to pokaż penesa do kamery. Dzwonił. To nie słuchaj. To wyłącz ten telefon. Ja do Patego dzwonię, bo Pato do mnie dzwonił. Jak ja był na spotkaniu. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. No, zaczyna się oglądalność. Jestem. Czy jestem, czy nie jestem dobrym człowiekiem, to się okaże. Nitrofan, 3 złote. Major, czpuny Y, zapal to światło, chociaż trochę jaśniej, dziękuję. Będzie w przeciwieństwie do twojego ciemnego łba. Konon konfidencie, podałem cię na policję za to, jakim jesteś grubasem. Przepraszam, że tak powiedziałem o okotek. Pojedziemy samochodem. Tylko jakim? Kosmicznym. O, właśnie. No właśnie, dobrze powiedziałem. Jassim z Izraela. 3 złote. Szabat szalom, święty Krzysztofie Kononowiczu. Czy możemy na Kirkucie w Białymstoku postawić kościół świętego męczennika Bożego Krzysztofa Kononowicza? I majora Suchodolskiego? Twój wielbiciel. 3 złote. Panie prezydencie, teraz panu wierzymy, że Wojtek Wącha rozpuch, niech pan wali to lachą w łyb za jego zachowanie i niech zapłaci za prąd i niech zapłaci za pana lekarza, że musi pan wdychać ten smród. Dajcie mu więcej mleka. Czego ty dzwonisz? Czego dzwonisz, ojcze? Marian Koniuszko, 3 złote. Pozdrawiam diablicę i cały wspaniały czat oraz nieznanego zbawcę naszego, alleluja. Spierdalaj, chuju. Osiągnę? A Wojtek? Co? A co tam szyba robi? Kosmicznika. Jaka szyba? Dobra ciacha, Polska! Krzysiek Kononowicz, 3 złote. Kononowicz nie zbudował placu zabaw, to major. I Meksikano Kononowicz nie zbudował placu zabaw, to major. I Meksikano Kononowicz nie zbudował placu zabaw, to major. I Meksikano Kononowicz nie zbudował placu zabaw, to major. I Meksikano. Szyba jakaś? Nie udawaj durnego. To ja pójdę, zobaczę. Szyba. No i zobacz. Kupsta i Marin. 3 złote. Nogi białe? Te okno było wcześniej wymurowane, pobite i ja stało tutaj i ja postawiłem. No i co z tym oknem będzie? A nie wiem. Nie wiesz? Co, dalej postawić tam dalej? Trzeba zabrać o szklankę i oszklić. Tak.
A do czego mam? To trzeba to wypierdolić, te okno. To trzeba arest przynieść. Halo? Słucham, Ojciec Święty! Na czyją łypę? Twoją? Nie, na twoją ochroną łypę będzie. Wiesz? Jak na spotkanie to kurwa patą wyzwanią kurwa, teraz chuj pierdolę nie chce. Halo? Tak? Słucham? Tak. A po co? Spierdalaj mnie. Wiesz o tym? Wodźcie sam. A ja mogę rower. Wiesz o tym? Panie Kononowicz Krzysztofie, 3 złote. Major był widziany dzisiaj, jak wąchał rozpuszczalnik na cmentarzu z Jackiem. Dodatkowo pili tam wódkę na grobach, to wstyd jest dla zmarłych, musi pan coś tym zrobić. Nagranie dostarczył Kargul i proszę Suchodolskiego wywalić. Mogę nagrywać dalej? Czy mam wyłączyć już? Dalej nagrywaj, niech obrażają mnie. Wiesz? To wyrażasz. KONON Bogiem. 3 złote. Kononowicz Bogiem, Major Laluś 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 Laluś. Powiedz sam, żeby nie obrażali. Nawet to i powiedz. O cholera. 3 złote. Nie obrażajcie Krzysztofa. Panie Krzysztofie, dlaczego zezwala pan na zażywanie narkotyków na swojej posesji przez ćpuna majora? Obierz telefon. Niech pan zobaczy, jak on teraz wygląda. Kurwa. Co się stało tobie? Chuj z pizdy cię złączył. No, a ty był chyba dzisiaj. To się złączył. Bo ja w domu był. Bombasie. Meksikanotw. 3 złote. Nononowicz matka musi być dumna, że z domu zrobiłeś melajn. Zobaczę, która godzina. Mamy 21. 7. O, 3 złoty. Dziękuję. Legancki Wojtas. 10 złotych. Eluwina, powodzonka na streamie. Pozdrowisz Bartka Skerpen, legancki to chłop z niego. Drogi. To jeszcze godzinę. Nie będę włączał tutaj. SVETER. 3 złote. Kononowicz był przyłapany dzisiaj na piciu wódki. Kononowicz to pijak i alkoholik. Kononowicz był przyłapany dzisiaj na piciu wódki. Kononowicz to pijak i alkoholik. Konon to pijak i konon to pijak i pijak. Robię na moim kanale na 20.
drugiej, a później idę spać. Cholera jasna, jak to się mówi. Kurwa. Jego ma, tak, halo? No halo. Ja wiem. To jego dom. Nie, to nie mój dom. Chuj. Chuj dom to jest. To twój dom jest. Twoje chlewki, to wszystko jest twoje. Nie, nie moje. Jak nie twoje? Ja widziałem trumnę fajną. Trumnę? O. Tak, fajną trumnę miał. Tak, jest nagrane na filmie. Nie wiem, czy raz, bo zaraz przyjedzie powieści. Nie wyłączam. Bardzo dziękuję, że udacie mnie. O, Majora fan, 3 złote. Paweł STE ciecie kocha, 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 Paweł STE ciecie kocha, kocha, kocha. O, właśnie nie wyłączam. Tej wcześniej też nie wyłączałem. O cholera, 3 złote. Panie Krzysztofie, dlaczego pije pan farbę i zjada asfalt? Panie Krzysztofie, dlaczego pije pan farbę i zjada asfalt? Panie Krzysztofie, dlaczego pije pan farbę i zjada asfalt? Major 5 cm penis. Tak, halo. Tymek, 3 złote. Panie Krzysztofie, jest pan wspaniałym człowiekiem. Niech panu Bóg błogosławi. Niech Maryja Matka Przenajświętsza chroni pana przed hejtem nieznanym i wszystkimi pana wrogami. A pan major niech będzie zdrów. Ku świętości. Tak, halo. Meksikanotw. 3 złote. Brawo, Knur, matka utrzymywała dom, a ty zrobiłeś z jej domu melinę. Niech sobie... Niech sobie je. Ty. Pan Światło zapłacił, on przed panem babkę, nie wie pan uchowa, śmiechu warte to jest. No właśnie. On schował tą babkę pod łóżkiem maskowaną, tą babkę nie wie. A to nie chciały. A co pan ogląda mnie teraz? Mojego lajta pan ogląda? Jak pan wyszedł z domu, to przyszedł, schował pod łóżko dwie babki dzieciakami. No. Pan go wyrzucić z tego domu, to jest pana dom. Pan tam płaci za wszystko. Za kamery, światło, nie światło. Kto robi święta, nie święta? Krzysztof nie zrobił. A jeszcze pan się przed panem schował. No, dziękuję. A ja nie wiem. O, bardzo dziękuję za 5 złotych. Nitro, 5 złotych. Pozdrowisz Bartka z BNC? Kurwa. Donosiciel, 3 złote.
Krzysztof Kononowicz, pseudokondon albo bęben widziany, był dzisiaj, jak kupował 3 butelki rozpuszczalnika nitro i będzie walił fufu zaraz w reklamówkę, już ma. Dziękuję bardzo. Mecenas z Piaseczna. 3 złote. Mecenas. Konon, ty łochudro, i tak cię dojadę, bo za bardzo się panoszysz po Białymstoku, ty Y konfidencie, sprawa nibębeństwa już trafiła do prokuratury, także sprawa już jest w toku. PS Wąskiego i Gosze. Masz mleko, ziół. Twoje mleko wziąłem? A nie. To masz. Jakie to wyleje zaraz? To twoje mleko? O, masz całe mleko. Kononowicz, pijak. 3 złote. Nie kupiłem. Kononowicz to pijak i alkoholik. Kononowicz to pijak i alkoholik. Pijesz mleko? Kononowicz to pijak od i alkoholik. Mojego mleka? Kononowicz to pijak i alkoholik. Kononowicz to pijak i alkoholik. Kononowicz to pijak i alkoholik. A ty pijesz. No. Paweł z Warszawy. 3 złote. Major, słuchaj mnie uważnie. Mam sponsora, który zapłaci 1000 złotych, jak będziesz prowadził lajta jeszcze 4 godziny. Połowa kasy dla ciebie. Pozdrów Krzyśka i pamiętaj o naszej ostatniej rozmowie. Z A Piotrkiem już okej. Jak pan nie widział, to mleko dla pana. A, to muszę. No, dziękuję, pan powiedział. Rodzic. Dziękuję. 3 złote. W imieniu mojego dziecka i żony dziękuję za plac zabaw. Panie Kononowicz, dziękujemy bardzo mocno. No, wyrzucę piniczkę. Co ja wiem o ciebie mleko, tak? No, dziękuję, że tak powiem. A chrupki też twoje wziąłem, tak? Jedno światełko mi starczy tutaj. Tutaj dużo prądu nie ciągnie to. Dane, 200 zł dałem ci na prąd.
Daniel Okuratny Leżajsk, 3 złote. Dobry wieczór, panie prezydencie, panie rzeczniku prezydenta. Na jakim etapie stanęły rozmowy prezydent-premier na spotkaniu plenarnym w Białymstoku? Najgłośniej. Dostaniemy coś z tej Andry? Pozdrawiam. Żeby ja głośnik usłyszał. No ty głuchy jesteś. Na mnie. To nie, na ciebie nic tutaj nikt nie gada. Ja słyszę, że gada. Spierdalaj. Widzicie. Baba Waru Kapa, 3 złote. Dziękuję za donate. Panie majorze, w imieniu wsi Żery Czubiki życzę ci, abyś robił jakiś sensowny content i czytał czat. Bo to chamskie czytać tylko te wiadomości, które zawierają hajs. PS, lubi pan lisy? Ja wyłączam. O. 5 złoty, bardzo dziękuję. Ludzie mają problem. Rozpuszczalnik. 5 złotych. Major posuwa knura w kakaowe oko. 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 No jeszcze nie zakładam okularów. Halo. Major gospodarzem? Nie, nie, na pewno. To nie. Co ja mam dla majora zrobić? Co ja mam dla majora no zrobić? Jeszcze. O. Mam. A może twojego pana wyryzać, co? Albo pierdolić, co? Słyszycie. No, to czy to wyryzę. Maczeto, tak wyryzę, że bez kurwa leżą wyryzę domu szedł. Wiesz? Smoku zajebany, kurwa zajebana. No, chuj pierdolony. Kion boski. Jeszcze trochę i będę kończył. Twój fan, 3 złote. Wojtek, nie daj się okradać, on by chciał twoje pieniądze, twoje mleko, twoje jedzenie, twoje kobiety, zobacz, za każdym razem wszystko od ciebie chce, a tobie nic nie chce dać, bo to knur jajca ty i perna świnia, bądź prawdziwy fak.
Dobra. Paweł z Warszawy. 3 złote. Major, mam sponsora. Daję 1000 złotych za jeszcze 3 godziny lajta. Połowa dla ciebie. Pozdrów Krzyśka, niech się uspokoi. Ja z Piotrem się pogodziłem. Pamiętaj, co ci ostatnio mówiłem. I sram na Meksikano. No, profesor dziękuję. Tomasz, 3 złote. Knur posuwa majora w gardło i spuszcza mu się tam obficie, że hej. Nie wyłączam, bo tu żyje. Widzisz, twoja kamera nie jest potrzebna, ani twój komputer nie jest potrzebny. Twoja kamera nie jest potrzebna dla mnie. To było do przetestowania. Masz kamerę, masz komputery, sobie podłączaj, sobie nagrywaj, rób to, ta. Tak to się mówi. Tak, halo. Halo, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Wojciechu. Pan jest wspaniałym akurat tym człowiekiem, a ten Krzysztof, tylko pan... Pan nie pije tego mleka, bo wszystkie mięśnie pan straci. Będzie pan chodził jak Pinokio, taki drewna. No właśnie. On chce się pana pozbyć, ewidentnie. Otruł mleko dla pana, chował babkę, a kto zapłacił za prąd? Kto mówi, cię uratował? Pan mówi, cię uratował przecież. Na ten głos, co on pierdoli ten facet. Na ten głos. Kto jest na głos? To by je słychać? Nie słychać. Jak ty głuchy. Na ten na głos. Wyłączył się. Bo nie chcę. Bo co on pierdolił na mnie? A ty powiedziałeś, no właśnie. Co on pierdolił na mnie? Gówno. Gówno. Na mnie popatrzcie. Przepraszam bardzo. Masz swoją kamerę, sobie nagrywaj, płać za wszystko. Po prostu jesteś, kurwa, ty chciałeś być prezydentem, ci to nie wyszło. Chcesz mnie zniszczyć, a też nie wyjdzie to. No jeszcze trochę, zaraz będę kończył. Dobrze. Wyganie tego lajka. Słucham? Nic. Ja będę kończył. Bo to na moim kanale nie będziesz po prostu ludzi obrażał, moich fanów, którzy chcą mnie oglądać. Gdzie siedzę? O, jak szlachcic, tak. Spierdalaj szlachcicu lepiej. Wyłącz ten lajka. Wyłącz tego lajka. Dobra, wyłączam. Już! Ja nie chcę słuchać, kurwa. Jego. O. Ja nie chcę słuchać. Ale ty znasz
inne słowa na świecie, tylko a ty znasz inne słowa na świecie? Znasz inne słowa na świecie? Jesteś nikim. A ty też nikim jesteś? No, jesteś knurem. Właśnie, zenem jesteś u mnie.